Dobry wieczór Państwu. Serbia złożyła ostatnio nowe propozycje dotyczące uregulowania stosunków z Kosowem, aby sama mogła przystąpić do Unii Europejskiej. Otóż Serbia postanowiła, że wycofa swój sprzeciw wobec przyjęcia Kosowa do organizacji międzynarodowych i tak naprawdę dojdzie do uznania Kosowa, ale możliwy jest podział i wymiana terytoriów. Czyli według wersji serbskiej północna część Kosowa zamieszkana przez Serbów, tam mieszka 65% Serbów na północ od Ibaru, Serbów kosowskich oczywiście, miałaby zostać przejęta przez Serbię, a za to Kosowo miałoby otrzymać dolinę Preszewa, z trzema miejscowościami, Preszewo, Bujanowac i Miedwiedzie. Oczywiście taka wymiana terytoriów mogłaby spowodować, chociaż jest słuszna, mogłaby spowodować kryzys na całym obszarze, dlatego że prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, Milorad Dodik, oświadczył, że jeżeli dojdzie do tego typu normalizacji stosunków z Kosowem, czyli uznania Kosowa, to również Republika Serbska zażąda przyjęcia do organizacji międzynarodowych, co oznacza tak naprawdę secesję z Bośni i Hercegowiny. Problem wymiany terytoriów przez Albańczyków został potraktowany nieco inaczej. Prezydent Hashim Fassi, prezydent Kosowa, oświadczył, że wymiana terytoriów jest niemożliwa, ale możliwa jest pewna korekta. Tutaj widzicie Państwo mapę Kosowa, gdzie na czerwono są zaznaczone obszary z większością serbską. Przede wszystkim to jest na północy. Tam jest taka miejscowość Leszak, która została dopiero do Kosowa w 1958 roku przyłączona. I oczywiście tam mieszkają w większości Serbowie. Oprócz tego Serbowie mieszkają w enklawach. Więc ewentualnie Serbowie z enklaw by się przenieśli na północ. Ale Albańczycy z Kosowa dopuszczają tylko możliwą korektę granicy. Tak naprawdę wszystko jest stanowiskiem negocjacyjnym. A sama zmiana granic, chociaż jak mówię słuszna, może wywołać reakcję łańcuchową, czyli tak naprawdę rozbicie Bośni i Hercegowiny i o to idzie stronie serbskiej. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że wpływy rosyjskie w Serbii są bardzo silne, a jeżeli chodzi o Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie, to w ogóle Milorad Dodik szuka, jakby to powiedzieć, opieki Rosji, no to Rosja otrzymuje olbrzymie możliwości mieszania i zaostrzania sytuacji na tym obszarze. Jak sprawa się zakończy, zobaczymy. Ale tak naprawdę w Polsce, jeśli chodzi o Kosowo, panuje kompletne niezrozumienie, ponieważ albo ludzie ulegają propagandzie serbskiej, albo tu i ówdzie widzę i słyszę wrzaski rozmaitych półidiotów, Kosowo to Serbia. Mówię półidiotów, bo nie mają zielonego pojęcia o historii. Albo uzasadnia się przynależność do Kosowa tym, że kiedyś tam mieszkała większość serbska, co jest zresztą wątpliwe. Albo tym, że tam było centrum Królestwa Serbskiego, co jest nieprawdą, bo centrum Królestwa Serbskiego było w Raszce, czyli tuż na północnej granicy Kosowa. Więc trzeba na to spojrzeć spokojnie i z punktu widzenia historycznego. Oczywiście są też ludzie, którzy boją się, że precedensy zmiany granic zostaną wykorzystane przez Rosjan na innych terenach, ale proszę Państwa, to nie precedensy rządzą i analogie, tylko siła i lokalny układ sił. A tamto jest wykorzystywane tylko do racjonalizacji. Spójrzmy teraz, jaka była historia Kosowa, żeby sobie jasno uświadomić, skąd się ten problem wziął. Tak naprawdę obszar ten był od średniowiecza zamieszkany zarówno przez Albańczyków, jak i przez Serbów. W XVII wieku Albańczycy byli jeszcze katolikami i to właśnie w XVII wieku nastąpiła islamizacja Albańczyków. Do dzisiaj trochę albańskich katolików w Kosowie przetrwało, to znaczy liczy się, że mniej więcej jest 60 tysięcy albańskich katolików, no ale albańskich sunnitów w Kosowie jest około 2 milionów. W czasach tureckich
Albańczycy oczywiście stanowili ludność uprzywilejowaną, no, bo w większości przeszli na islam, więc nie płacili podatku pogłównego. Poza tym Serbowie, jak przechodzili na islam, natychmiast ulegali poturczeniu. Dlatego, że wspólnota serbska takich Serbów się wyrzekała. Natomiast Albańczycy nie, bo Albańczycy byli zarówno prawosławni, jak i katolicy, jak i muzułmanie. I kto stanowił większość w XVII wieku, trudno powiedzieć. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia obecnego. W 1690 i 1739 roku nastąpiły dwie fale emigracji Serbów z Kosowa na tereny Austrii. No, w wyniku wojen austriacko-tureckich po prostu Serbowie pomagali Austriakom i bali się, że Turcy ich wymordują. Po pierwszej wojnie światowej, no, górą byli oczywiście Serbowie i prowadzili tam kolonizację serbską, a Albańczycy jako muzułmanie emigrowali do Turcji zgodnie z układem między obu państwami. W okresie wojny, no, z kolei górą byli Albańczycy, ponieważ większość Kosowa została przyłączona do Albanii, która była pod władzą Włochów. To znaczy konkretnie król włoski był jednocześnie królem Albanii i królem Włoch. Po wojnie znów się sytuacja zmieniła i tym razem górą byli komuniści serbscy, a konkretnie rzecz biorąc komuniści narodowi serbscy. Do 1966 roku, a konkretnie do 1 lipca, czyli do plenu na Brioni, kiedy został odsunięty od władzy Aleksandar Rankowicz, tak naprawdę druga osoba w państwie po Tito, szef bezpieki UDBA, ale również szef Komisji Organizacyjnej Partii, no, miał ogromną władzę. Nastąpiły zmiany. Do tego czasu narodowi komuniści serbscy prześladowali Albańczyków. Teraz Tito postanowił stworzyć albańską nomenklaturę. Dlatego, że widział w tym, i zresztą słusznie, jedyny sposób utrzymania Kosowa przy Albanii. Dlatego, że stosunki narodowościowe były jednoznaczne. W 1948 roku 68% z tam z kawałkiem stanowili Albańczycy. I po 1967 roku zaczęto tworzyć tą albańską nomenklaturę, która była wierna Jugosławii. Natomiast spowodowało to kryzys i wielu komunistów narodowych serbskich, jak Ćosić, z partii wystąpiło. I tutaj nastąpiła taka sytuacja opozycji z dwóch stron. Z jednej strony nacjonaliści serbscy byli przeciwni tworzeniu nomenklatury albańskiej, a z drugiej strony, oprócz nomenklatury albańskiej, powstała opozycja albańska. Przy czym, o ile nomenklatura albańska była wierna Jugosławii, z tym, że dopominała się tak naprawdę zrównania praw pokrainy, czyli okręgu autonomicznego Kosowa z prawami Republiki Federalnej, to opozycja z kolei była pod wpływem albańskim. To była opozycja marksistowsko-leninowska. Dlatego, że Tito popełnił błąd, a mianowicie w ramach autonomii pozwolił na sprowadzenie nauczycieli historii z Albanii. Oczywiście byli to wszystko funkcjonariusze bezpieki albańskiej. I Albańczycy w Kosowie nie mieli żadnego pojęcia, jaka jest sytuacja w Albanii. Więc pod wpływem albańskim powstała owa opozycja marksistowsko-leninowska, która domagała się komunizmu albańskiego według wzorca Envera Hoxhy z Albanii. Jaka była sytuacja pokrainy? Nie była to zwykła autonomia, ponieważ wprawdzie partia kosowska wchodziła w skład partii serbskiej, ale KC partii kosowskiej wysyłało swoich delegatów do KC partii jugosłowiańskiej osobno, niezależnie od KC partii serbskiej. Przedstawiciel parlamentu Kosowa wchodził niezależnie znów od Serbii w skład kolektywnej prezydentury, czyli na poziomie państwowym w prezydenturze Serbia i Kosowo było tak samo reprezentowane. W partii, partia serbska i partia kosowska miała nierówny status, ale delegaci kosowscy nie przechodzili przez Belgrad. Co więcej, konstytucja już według konstytucji 1974 roku zakładała, że ustawy przyjęte w Skupsztynie w Belgradzie obowiązują w Kosowie, tylko jeżeli Skupsztyna w Prisztynie je zaakceptuje. Także
pozycja pokrainy była czymś większym niż autonomia zwykła, czymś mniejszym niż prawa Republiki Federalnej. I stąd ta nomenklatura albańska domagała się zrównania praw i stąd hasło Kosowo Republiką. Pod takim hasłem dochodziło regularnie do zamieszek studenckich w Kosowie. Zmiana sytuacji w Kosowie, stworzenie nomenklatury spowodowało, że powstała silna albańska opozycja wśród Serbów. Czyli z jednej strony mamy niezadowolonych bezpieczniaków serbskich, którzy zostali usunięci z pracy, z drugiej strony no, niezadowoloną nomenklaturę serbską, no i niezadowolonych narodowych komunistów i nacjonalistów w Belgradzie. I tę sytuację postanowił wykorzystać Milošević. Mniej więcej od 1986 roku zaczęło się inspirowanie nagonki na Albańczyków. To wszystko zostało opisane tutaj w mojej książce o demontażu komunizmu w Serbii. Koniec tego wszystkiego był taki, że Milošević w porozumieniu z Serbami z Kosowa, tam taką ważną rolę odgrywał Miroslav Šolević, który zresztą po wykonaniu swojego zadania został kopnięty przez Miloševića i wysłany do pastwienia kóz. Co Milošević poprzez Šolevića robił? No, organizował wiece. To znaczy Šolević jest z swoją grupą Serbów kosowskich przy pomocy bezpieki serbskiej z Belgradu i nomenklatury serbskiej organizował wiece, na których domagano się zniesienia autonomii Kosowa. Dlaczego? No bo Milošević doszedł do wniosku, że przyjmując hasła antyalbańskie przejmie władzę i uzyska poparcie. Zresztą się nie mylił, uzyskał poparcie Serbów. Pod naciskiem i szantażem serbskim komuniści albańscy ustąpili i tak naprawdę zgodzili się na likwidację autonomii. Takim punktem zwrotnym był styczeń 1989 roku, kiedy szefem partii w Kosowie został Rahman Morina, ubek albański. Odegrał on swoją rolę, czyli pomógł Miloševićowi opanować Kosowo, no a potem oczywiście nie był potrzebny, więc został zlikwidowany. Znaczy oficjalnie w wypadku samochodowym. Co się stało w 1989 roku? No Milošević wyrzucił z pracy wszystkich Albańczyków, czyli nomenklatura albańska poszła na bezrobocie. No i przeszła do opozycji oczywiście. Do tego również wyrzucono Albańczyków z szkolnictwa, zlikwidowano szkoły albańskie, ze szpitali i tak dalej. Wtedy Albańczycy powołali tak zwane państwo paralelne, czyli opodatkowali się i stworzyli własne szkolnictwo, służbę zdrowia. To wszystko było tolerowane przez Miloševića, gdyż on bardzo się bał, że Albańczycy będą brali udział w wyborach i będą swoich posłów wybierali do skupszczyny w Belgradzie. Albańczycy bojkotowali wybory, wybierali własnych posłów, chociaż ich parlament tak naprawdę ani razu się nie zebrał, bo do tego już Milošević nie dopuszczał. Ale to paralelne państwo tolerował, no bo w ten sposób Kosowem rządzili i wszystkie stanowiska zajmowali wyłącznie Serbowie. Więc lata 80. i lata 90. to jest okres represji antyalbańskich, kiedy przedstawiciele każdej rodziny w Kosowie byli albo więzieni, albo bici, albo torturowani przez bezpiekę serbską. Rozmowy opozycji albańskiej, która wtedy tworzona była przez tą dawną nomenklaturę i intelektualistów albańskich jak Ibrahim Rugova, pisarz, zresztą była to oczywiście, byli to oczywiście intelektualiści, tak powiedzmy sobie socjalistyczni, wyhodowani przez albańską bezpiekę z nią współpracujący, nie dały żadnych rezultatów. Ale oprócz Ligi Demokratycznej Ibrahima Rugovy w 1998 roku przeszła do działania, bo założona była w latach 70. UCK, czyli Ushtrecintare Kosoves, Armia Wyzwolenia Kosowa. I w tej Armii Wyzwolenia Kosowa grupowali się przede wszystkim dawni członkowie opozycji marksistowsko-leninowskiej. Także naprawdę te dwa człony opozycji albańskiej były związane z komunizmem. Tam nie chodziło o żaden demontaż komunizmu czy o obalenie, tylko po prostu o to, żeby kosowska nomenklatura rządziła.
I w 1998 roku UÇK rozpoczęło działania wojskowe. Odpowiedzią Serbów było tak naprawdę wygonienie z Kosowa 800 tysięcy Albańczyków, połowa poszła do Macedonii, połowa do Albanii. No i w odpowiedzi na to doszło do bombardowań amerykańskich. Ostatecznie Kosowo zostało oddzielone od Serbii i w 2008 roku doszło do ogłoszenia niepodległości. Były oczywiście próby stworzenia Federacji Serbskiej, w której Kosowo, Serbia i Czarnogóra byłyby odrębnymi republikami, ale w momencie, kiedy nomenklatura w Czarnogórze opowiedziała się za niepodległością, ten projekt upadł. I nie ma tu innego rozwiązania jak niepodległość Kosowa, bo nie można tej ludności, która stanowi 80, a w tej chwili 90 już procent mieszkańców Kosowa, nie można tej ludności odmawiać prawa do samostanowienia. Natomiast problem jest oczywiście w prawach dla Serbów. Serbowie, zgodnie zresztą z umową podpisaną już z Albańczykami, chcą powołać Związek Gmin Serbskich. Jeśli nie uda się ten projekt podziału wymiany terytorium, no to powstanie Związek Gmin Serbskich i po prostu Serbowie na północy Kosowa ogłoszą własną republikę. Więc kwestia tutaj zmian terytorialnych jest tylko sprawą czasu. Ale to wszystko powoduje, że mamy sytuację naprawdę wybuchową. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Ale możliwości ingerencji rosyjskiej po stronie serbskiej w tym wypadku i zaostrzenia sytuacji są bardzo duże. Tym bardziej, że Albańczycy w Kosowie oczywiście chcą przystąpienia do NATO. A plan generalnie zakłada, że całe Bałkany Zachodnie znajdą się w ramach Unii Europejskiej i NATO. Dziękuję Państwu.